a także na dystansie oznaczony numerem końcem w Europie piłki. Golkiper występujący na co dzień w Columbus Crew, w MLS, Zach Steffen. I tak mi się wydaje, że taki wariant wybiorą Brazylijczycy. John Brooks wybija piłkę, będzie za nim Anthony Robinson. Costa, dobre dośrodkowanie i to będzie pierwszy gol tego meczu. 11 minuta spotkania, Roberto Firmino po świetnej centrze Douglasa Costa. No to jest facet, który po prostu ma turbinę w nogach, jeżeli chodzi o Costa. Wewnętrzną częścią. Ale pozwoli ale to jest... Paul Ariola. To nie będzie dobre dośrodkowanie. W okolice tego 7 metra Fabinho. Jeszcze Casemiro. Nic z tego nie będzie. Myślę, że Casemiro raczej tak zwany młotek, tak? On ma proste podliczki, czuję. Przed momentem świetna. Teraz. Adamsa, DeAndre Yedlin. Dobrze wycofał tę piłkę. Był tu Weston McKennie, ale zablokowany zawodnik Schalke. To była ale... bardzo dobra okazja, tylko trzeba było po prostu trafić. To już było. Włączyć. Fabinho pada w polu karnym. Gwizdek arbitra będzie rzut karny. Meksykanin decyduje, że należy się 11 reprezentacji Brazylii. Will Trapp faulował prawego obrońcę reprezentacji Brazylii. No i za moment szansa na podwyższenie tego wyniku. Szansa na gola do szatni. No ciekawe jestem, naprawdę. No, przydałby się VAR, ale chyba dostał podpowiedź od sędziego asystenta. Spójrzmy raz jeszcze. Fabinho między... Żawa na MetLife Stadium. Neymar drobi. Neymar bez najmniejszych problemów. Zostają zawodnicy, sobie tak strzelają. Chyba. O króla karnego gra. Doskonale to strzeli. Oczywiście to też trzeba uważać, bo przyczekał, obserwował cały czas, co Steffen zrobi. Tańczył na linii z również. Douglas Costa, kapitalne zagranie. Teraz szansa na kolejną bramkę dla Amerykanów. Matt Miazga wybija futbolówkę zmierzającą do bramki. Ależ to było zagranie postopadłe w pole karne Amerykanów. To powinno być 3-0. Jest szansa Roberto Firmino. Neymar, uderzenie z dystansu. Spod kolana, takiej szybkiej nogi starał się tutaj Neymar zaskoczyć Zacha Steffena. Też tak, trochę takie przejście na techniczne uderzenie. Ma tam miazgę. Jest dośrodkowanie, ale uderzenie obok bramki Westona McKenniego. Bardzo mądrze. Nie było spalonego. Widzimy, że to podanie musi być idealne, ponieważ zawodnicy są ustawieni na 16 mecze i podanie pomiędzy bramkarzem a ostatnimi zawodnikami, którzy stoją na takich tutaj. No, ale to... Nie wiem, czy nie był Robinson. Niezłe dośrodkowanie. Był tam Gyasi Zardes. Jeszcze nie koniec. Ale tutaj... gdzieś w ćwierćfinale czy półfinale olimpiady biegnie, żeby tylko dostać się do następnej fazy, tak?